piątek, 8 rano. Poszedłem opłacić parking i jakąś kawę wziąć. To było nie parking, masakra. Ale to zaraz wam pokażę. Jak wyjdziemy już z kawą na zewnątrz. Taka mała stacja. Nic specjalnego. Zapłacę za kawę i spadamy. Jakaś w ogóle dziwna stacja benzynowa, dziwny parking. Wjeżdżają, wyjeżdżają tyłem, jakieś kombinacje. Pierdziele. Sam parking to w ogóle katastrofa. Dojazd tragiczny. Trzeba objechać ileś rąd, żeby tu się w ogóle dostać. Wczoraj po ciemaku tu wjeżdżałem. O, proszę bardzo. Nowe Volvo 540. A, nowe już, poliftowe. Ładne, ładne. I to Turcja. Ja chyba kiedyś go na Folkestonie widziałem. Tego Turka w takim kolorze. A, to ten sam. Dojazd tragiczny. Miejsce do zaparkowania też tragiczne. Kto był w nocy na transmisji, to widział, co się działo tutaj. Jak ja zaparkowałem, to jeszcze przyjechał gościu. Chyba ze 20 minut się męczył, żeby wjechać w miejsce parkingowe. Zresztą nawet chyba jeszcze obok mnie stoi cały czas, bo widzę, że pauzę kręci. Ogólnie dramat. A cena to już nie wspomnę. To już kogoś powaliło całkowicie na głowę chyba. Kurde, a gdzie jest mój samochód? Chyba z drugiej strony. Ja chyba źle poszedłem w ogóle. Zobaczymy. Się w końcu zgubiłem na parkingu, zajebiście. Tutaj. Stoi ten Mercedes, co wczoraj się mordował właśnie, żeby wjechać. Widzę, że... A, jeszcze śpi. A tymczasem już firanki wszystko poskładałem, tylko lusterka rozkładam i zwijam się stąd, bo trzeba szybko dzisiaj roboty ogarnąć. To jest od cholery roboty. O, proszę bardzo, ta 3.8. Jest od cholery roboty, a ten... A mało czasu. Ale sam parking to ogólnie porażka. A cena to w ogóle z kosmosu. 30. Chyba 4 funty, no posrało kogoś na głowę całkowicie. 34 funty za parking. Jakby to nie wiadomo co było, jakby był ze złota przynajmniej. Dobra, ile tam tej pauzy się wykręciło. O kurwa, dobra, trzeba startować. Nie ma żartów. Dobra, jesteśmy na miejscu. Dojechałem na miejsce. Godzina jest prawie 13 brytyjskiego czasu. Niestety trochę straciłem. Miałem godzinną kontrolę inspekcja transportu takiego tutaj drogowego brytyjskiego mnie zatrzymała. Zrobili mi kontrolę, przegląd stanu technicznego pojazdu, naczepy czy ogólnie no, całego składu. No i teraz szybko to zrzucamy i gonimy na załadunek.
na załadunek w okolice Middlesbrough, a później stamtąd na prom do Felixstowe. Natomiast nie wiem, czy się uda dolecieć na prom dzisiaj, może być ciężko. Niemniej będę próbował. Zobaczymy, jak to się ułoży czasowo. Jeszcze muszę rozpiąć oba boki, że trzeba się spieszyć. Ja już wszystko podpinałem. Towar już powoli zaczynają ściągać. No, tyle palet przywiozłem z jakimś granulatem. Także od tej strony już tam jestem pościągane. Pasy też pozwijałem, pochowałem, żeby już pod załadunek mieć wszystko gotowe. No i tak, zaraz jeszcze tą stronę zacznie zabierać, to się pospina na czepę i trzeba będzie stąd uciekać. Stoję już za 12 minut. A odnośnie tego, no a odnośnie kontroli, no to dostałem taki raport. Co tutaj tam sprawdzali, bo to sprawdzali stan techniczny pojazdu, czyli sterowanie, hamulce, jakieś tam koła, zawieszenie. Proszę bardzo, nawet wpisali kolor tego, kolor kabiny Staffordshire. No i tak, to jest tutaj, bo na tamtej kartce, jakąś taką jedną kartkę mi dawali, to miałem rozpisane jeszcze dokładnie, gdzie tam miałem jakieś wykroczenie. O, tutaj, a nie, to też nie. To też nie. Chociaż nie, tutaj niby coś jest, ale nie podane są daty ani nic. No jakieś tam informacje, nawet za bardzo nie wiem, o co chodzi, musiałbym się w to zagłębić. No ale nic, nieważne, obeszło się bez mandatu. Ja tymczasem wbijam w nawigację następny punkt docelowy. O, samochód się trzęsie, czyli coś tam robią. Dobra, gdzie my tam lecimy dalej? Middlesbrough. Adres wbić, nowa trasa. Adres TS3 8 8BL. TS3 8BL, Telford Road, South Bank, Unit 1. Chyba to jest to. No i tak, na razie nawigacja to mi pokazuje, że 18:40 miejscowego czasu niby będę. 244 km. 5,5 godziny przejazd by miał wynieść. A to jakieś korki chyba musiało szczytać. Także no, słabo to wygląda. Zobaczymy, jak to będzie. Wyjeżdżam już z rozładunku. Skręć następną ulicę w lewo. Zeszło się tak gdzieś coś koło 40 minut. Może 50. No nie powiem, trochę czasu uciekło. Do tego jeszcze dorzucić trzeba tą kontrolę, którą miałem. No i się robi cieniutko z czasem, bo jest taka godzina, że zaraz się zaczną korki. Więc nie wiem, czy mnie się dzisiaj uda załadować to, co planowałem. Może być bardzo ciężko. A tymczasem gonię. Nic innego nie pozostaje. Za 1 km wjedź na rondo i skręć w drugą ulicę w prawo. Uda się albo się nie uda. Wszystko się okaże później.
godzina 16:30 brytyjskiego czasu. Niestety na załadunek dzisiaj nie dolecę. Są straszne korki, jak to przy piątku. Ja stoję dosłownie przed momentem, się delikatnie ruszyłem, a tak to praktycznie stałem na zgaszonym silniku ponad 20 minut, bo wszystko stanęło w miejscu. Załadunek mam jutro z rana gdzieś koło 6-7. Prom o 21:00. Tak to się przedstawia. No, a na razie delektuję się staniem w korku. Na wieczór pewnie dolecę troszeczkę bliżej miejsca, gdzie będę się ładował. I to by było na tyle. I tak cały kolejny dzień zleciał.